Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony ShrimpTime. A my, moi drodzy, przechodzimy do następnego odcinka, i coś mnie tak naszło, żeby się trochę pokazać przy moim nowym projekcie, który tak jednocześnie będzie inicjował, słuchajcie, nową serię na kanale. Serię dotyczącą selekcji, rozmnażania selektywnego, tak to nazwiemy, krewetek. Słuchajcie, kilka słów yy, o tej serii, natomiast, yy, na, natomiast zaraz przejdziemy do szczegółów. Generalnie, w mojej ocenie, w naszym świecie krewetkowym jest stosunkowo mało materiałów dotyczącego tego, jak selekcjonować krewetki, i w jaki sposób działać, żeby te krewetki nam się rozmnażały ładnie, żeby dawały ładne. Młode. Mamy dużo materiałów, które są poświęcone generalnie parametrom filtracji wody, karmieniu krewetek itd. Tak Ale niewiele mówimy o genetyce i niewiele mówimy o tym, w jaki sposób powinniśmy pracować nad tymi krewetkami, w szczególności takie osoby, które mają trochę więcej zbiorniczków. Żeby, żeby te krewetki nam mogły ładnie rosnąć i żeby dawały fajne młode. I słuchajcie, ta seria będzie o tym. W ramach tej serii no na razie powstał ten regalik. On jest takim regalikiem projektowym, na którym kolejne rozwiązania sprawdzałem. Jeżeli będzie wam się podobać seria, jeżeli to się fajnie będzie rozwijać, to mam nadzieję, że uda nam się więcej takich regałów postawić stricte właśnie pod selektywne mnożenie fajnych krewetek. Natomiast tutaj słuchajcie, tu, tutaj będzie kilka rodzajów krewetek w tym regale, jak, jak pewne rzeczy zrobię. Natomiast dzisiejszym, dzisiejszym bohaterem, Będą te dwa akwaria, które za mną się świecą, to są akwaria z neokaridinami, teoretycznie Blue Velvet. Pomyślałem tak, że warto zacząć w tej serii od neokaridin, ponieważ to jest krewetka, która najczęściej występuje w naszych akwariach i w ramach której pojawia się najwięcej problemów. Słuchajcie, jeśli chodzi o mnożenie, i która de facto wymaga bardzo dużo. Wymaga bardzo dużo pracy związanej z tym, żeby osiągnąć fajne rezultaty. I co zrobiłem? Założyłem dwa takie klasyczne zbiorniczki pod neokaridiny. One będą nam służyć do prowadzenia tego projektu. Dwa, dlatego, że próbuję postawić się w miejscu takiego klasycznego amatora. Czyli nie ma miejsca na dużo zbiorników. Nie chcę wydać dużo pieniędzy na krewetki. Oczywiście chcę, żeby te krewetki były piękne. Zamówiłem na popularnym portalu aukcyjnym stado krewetek, które uznawałem za sensowne, za takie, które pozwoli na to, żeby rozpocząć jakoś sensownie pracę, więc zamówiłem 50 Blue Velvetów. Dlaczego 50? Słuchajcie, ponieważ od razu zamawiając krewetki Neocaridina na Allegro od takiego domowego hodowcy miałem kilka założeń. Pierwsze założenie, słuchajcie, to jest to, że to są krewetki rzeczywiście przez niego wyhodowane. Czyli nie są to krewetki z importu, czyli nie będą to krewetki, które przeszły szczegółową selekcję. Drugie moje założenie było takie: że tak naprawdę yy, Blue Velvetów to ja dostanę może 20-30% sztuk z tego, yy, co zamówiłem. Trzecie założenie było takie, że poza blue Velvetami dostanę również niebieskie krewetki, które pewnie będą odpowiadać kolorystyce Blue Diamond, Blue Topaz tego typu, tego typu krewetkom. I czwarte założenie było, słuchajcie, takie, że dostanę też odpad, który w ogóle nie będzie się klasyfikował pod, pod krewetkę Blue Velvet, czy nawet krewetkę Neocaridina Blue, tak sobie to ogólnie określimy. I teraz, jaka jest idea, co ja chcę tutaj osiągnąć w tym zbiorniku? Ja tutaj chciałbym dojść do takiej sytuacji, że będę miał zbiornik z blue welwetami, które będą w dużym zakresie mnożyć się jako blue velvety i które, jak popatrzymy na ogół zbiornika, będziemy na niego patrzeć, to będziemy mogli powiedzieć: Ten to ma fajne blue welwety. I chciałbym to osiągnąć jako taki amator akwarysta, który postawił sobie dwie kostki i stwierdził, że nie będzie wrzucał różnych odmian krewetek. Tylko, że, 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 że spróbuję wyprowadzić jedną linię w miarę sensownie Daję sobie, słuchajcie, moi drodzy, na to około roku półtorej Zapytacie, czemu tak długo? Bo zakładam, że będę musiał przejść co najmniej trzy pokolenia krewetek Żeby genetycznie wyjść w jakimś sensownym kierunku i teraz co, co zrobimy? Tu są dwa przyszłe krewety w dwóch workach. Ja ich w ogóle nie, nie selekcjonowałem. Wydaje mi się, że w tym zbiorniku mamy więcej krewetek, niż w tym zbiorniku, ale to nie ma znaczenia. To są zbiorniki na identycznych parametrach, założone w tym samym momencie. I to są zbiorniki, które, w których tak naprawdę dzisiaj na początek naszej serii zrobimy jedną rzecz. Ja Wam pokażę mniej więcej zaraz w ujęciach, jak już przejdziemy z mojej pięknej, zaciemnionej twarzy, której nie możecie oglądać, jak zejdziemy sobie moi drodzy na przybliżenia, to Wam pokażę mniej więcej, jakie, zbiorni... jakie krewetki do mnie przyszły i co się pod to kwa... co się kwa... kwalifikuje, co się klasyfikuje pod mojego Blue Velveta. I w momencie, czekajcie, ja sobie tylko czasowo spojrzę, chyba jest OK. I, I w momencie, jak wam pokażę, co jest co, yy, to przejdziemy sobie do, od, do prostego przełowienia. Na razie te krewetki są małe, więc nie zrobimy tego jakoś specjalnie, klasycznie, tak jak powinno się to zrobić. To będę pokazywał potem na karidinach, bo tu się pojawią inne krewetki karidina jeszcze, które będę chciał przeselekcjonować prze i, i, i w ten sposób pomnożyć. Natomiast zrobimy tak. Lewy zbiornik sobie ustalimy jako zbiornik krewetek, które odpowiadają naszym wymogom. Prawy zbiornik to będzie zbiornik krewetek, które, które klasyfikujemy, moi drodzy, jako krewetki, jako krewetki również blue, czyli blue topas, blue diamond, tego typu rzeczy. A żeby sobie ułatwić sprawę, to zrobimy tak. Mam nadzieję, że zgłodniały. Wrzucimy po prostu krewetom pokarm, który sobie stosuje też czasem na hodowli. Zobaczymy, czy, czy zareagują na ten pokarm, czy nie są przekarmione. No i co? Słuchajcie, ja, ja przechodzę, przechodzę do roboty. Jeszcze jedna rzecz. Tu blue, generalnie. Tu blue velvet, A do trzeciego zbiornika, yy, którego zakładam, że, że nikt nie ma, do trzeciego zbiornika słuchajcie. Będziemy sobie, będziemy sobie moi drodzy odławiać te krewetki, które mi nie podchodzą pod blok, nie pasują fenotypowo do niczego. I te, te krewetki ja z racji na to, że mam dużo akwariów, przerzucę do innego zbiornika. Natomiast, wy, jeżeli będziecie chcieli powielić to, co robię, to możecie spokojnie to oddać komuś do, do jego akwarium, wrzucić do akwarium ogół, ogólnego. Generalnie nie mordujcie tych krewetek, bo, bo ja jestem przeciwnikiem mordowania krewetek. Dobra, słuchajcie, ja idę po siatkę, biorę się do roboty. Może wam w przyspieszeniu mniej więcej pokażę jak to wygląda. A, a potem, potem słuchajcie, pokażę Wam efekty na zbiorniku. Okej okay, moi drodzy. Pierwszy zbiornik, zbiornik, w którym, w którym będą te pozostałe, dajmy na to niebieskie Neokaridiny. To jest zbiornik, słuchajcie, przed selekcją. I przypominam, ja to wszystko kupiłem jako Neocaridina Blue Velvet. Kupno zostało zrobione z Allegro. No i teraz widzicie, w czym jest problem. Problem, który tutaj nam się pojawia, to jest niestety problem tego, że dostaliśmy nieprzeselekcjonowane krewetki. Każda, która ma cokolwiek, a nawet niektóre, które nie mają nic wspólnego z krewetką Neocaridina, znajdują się w tym zbiorniku. Jest trochę naprawdę ładnych sztuk, z których myślę, że dużo będziemy w stanie powalczyć. Natomiast jest też dużo takich krewetek, które no, wpadają w brąz, wpadają w czerń, a nawet na pierwszym planie trochę niejasno, trochę rozmytego widzicie pięknego kundelka, z którego nie będzie po prostu nic. A więc w jakim kierunku idę? mniej więcej ta krewetka która teraz znajduje się na pokarmie po lewej stronie ta taka duża to jest krewetka którą ja mógłbym sklasyfikować jako Neocaridina Blue Velvet albo ta sztuka która teraz właśnie konsumuje mniejsza i to są krewetki jakie chciałbym uzyskać one charakteryzują się w miarę jednolitą barwą na ciele Blue Velvety są dużo jaśniejsze od Blue Diamondów czy Blue Topazów Myślę, że to jest bardzo duży problem z systematyką krewetek. Ja nie będę, słuchajcie, w to wnikał, bo teoretycznie Blue velvety i Blue Diamondy, Blue Topasy to są krewetki, które wychodzą z zupełnie czego innego. Aż takiej wiedzy dokładnej nie posiadam, żeby Wam powiedzieć, że tak jest na 100%. Są tabelki, których treść oczywiście znam. Natomiast natomiast nie do końca jestem przekonany, czy one są yy, prawdziwe w szczególności patrząc na to, że mamy fenotypowo krewetki, które rzeczywiście wyglądają jak yy, blue velvety i mamy krewetki, które wyglądają jak <laughs> sorry, które wyglądają jak topazy. Coś mnie w nosie korona zakręciła. No ale mniej więcej, mniej więcej widzicie co będziemy chcieli osiągnąć? Co jest istotne przy takiej selekcji, słuchajcie, musicie pilnować samców. Jakkolwiek samica, samica nie jest dużym problemem, to w momencie, kiedy gdzieś tam wam się uchowa jeden samiec, którego nie zauważycie i który osiągnie dojrzałość płciową, to on jest w stanie wam załatwić całe stado, tak? No bo. Jeżeli zapodni wam samicę, ten taki zły, powiedzmy, wyglądowo samiec, to powieli nam się wzór. no i Jesteśmy kilka miesięcy w plecy, bo de facto mamy pogorszenie puli genetycznej. Mamy pulę genetyczną, która, która po prostu nie będzie nam dobrze działać. No i cofamy się krok do tyłu. Druga rzecz, o której też mówimy już na filmach, to jest to, że. Nie robimy czegoś takiego, jak hodujemy selektywnie krewetki, jeżeli mamy już względnie ustabilizowane te stada, to słuchajcie, broń Boże, nie, nie wzbogacamy krwi w tych stadach z krewetek z pochodzenia spoza naszych zbiorników. Po to hodujemy te krewetki, po to dokonujemy ciągłej selekcji, żeby ograniczyć pulę genetyczną. Są gdzieś zrobione badania, to jest dość istotne, które mówią w prosty sposób. 10 pokoleń krewetek z jednego miotu w jednym zbiorniku. Nie było problemów genetycznych u tych krewetek. Wiadomo, jeżeli będziecie robić aż takie hardkory, jakie się robi na przykład w Azji, czyli będziecie krzyżować yy, potomstwo z rodzicami, yy, to może oczywiście pojawić wam się z tym problem. Natomiast... Właśnie natury genetycznej. Natomiast przy takiej formie, którą ja Wam tutaj proponuję, myślę, że tych problemów genetycznych nie powinno być. Tu mamy drugi zbiorniczek. Traf chciał, że, że bliżej jesteśmy w tym zbiorniczku, w mojej ocenie do, do blue velvetów niż w tamtym. No ale teraz, teraz słuchajcie, już przechodzimy do krewetek po mojej pracy. Nie wszystkie są duże, i tu jest też istotna rzecz, o której musicie pamiętać, że jeżeli macie młodą krewetkę, ona może Wam się lepiej wybarwić w trakcie swojego życia. Dlatego to wszystko jest takie trudne, ponieważ musicie czekać na ten moment z odłowieniem, w szczególności znowu podkreślam samców, kiedy krewetka będzie na tyle dorosła, żeby miała już dobre wybarwienie zrobione. Ale kiedy jednocześnie nie będzie samcem. Z tego stada, które ja zamówiłem, wyszło mi około, nie wiem, dziesięciu, może kilkunastu krewetek, które mogą być początkiem do pracy w mojej ocenie. One i tak nie są idealne. Yy, przykładem tego jest ta krewetka, która teraz znajduje się na pokarmie, którą widzicie od tyłu. Ona głowę, karapaks, ma. Taki ciemniejszy. Ja tego bym nie chciał. Chciałbym, żeby ten kolor był jednolity. Więc tu jeszcze przemyślę mocno, czy, czy ta krewetka konkretna zostanie, czy jednak nie pójdzie do drugiego zbiornika z neokaridinami. Ale to potrzebuje jeszcze czasu, żeby się zastanowić. No i potrzebuje jeszcze ocenić, ile mam samic w tym stadzie, a ile mam samców. Ponieważ te takie odbarwienia, które widzicie na ciele tej krewetki, te takie mocne ściemnienia, nie do końca pasują mi jakościowo. I przyznam Wam się szczerze, że na tym filmie też powoli dochodzę do przekonania, że ta krewetka, która jest po prawej stronie, ona też nam się nie będzie kwa klasyfikować, kwalifikować pod krewetkę Blue Velvet, i chyba też będę musiał ją odłowić. Więc przypominam. Ze stada kupionego na Allegro, z 50 y, krewetek, wybrałem około 10, które i tak nie, nie spełniają y, do końca wszystkie moich założeń. Natomiast no, na czymś muszę y, zacząć pracować. Czyli mamy 20 krewetek, które de facto fenotypowo, powtarzam, fenotypowo czyli ze swojego wyglądu, dają mi podstawę do pracy. Genotypowo to jest dużo pracy przed nami, z uwagi na to, że te krewetki wszystkie pochodzą z jednej hodowli, z jednego stada i widzimy, co one wyrzucają. Tak? Wyrzucają nam około 80% krewetek, które nie spełniły naszych kategorii selekcyjnych. Uważam, że jeżeli, jeżeli przy naszej selekcji w ciągu roku uda się dojść do, do, do stosunku 1 do 1, czyli 50% krewetek to jest. Takich, które nie spełniają naszych kryteriów, to będzie duży sukces. Żeby jakby zwieńczyć to działanie, w przyszłości za jakiś rok spróbuję wybrać parę krewetek z tego stada. I jeżeli pojawi się jakiś fajny konkurs, to pojedziemy z tymi krewetkami i zobaczymy, co one zawalczą w kategorii blue velvet i zobaczymy na ile dobrze, na ile dobrze ta praca mi wyszła. Myślę, że tak naprawdę takie, taki kolejny krok, który się tutaj pojawi, po pierwszym pokoleniu, to będzie dalsze odłowienie większości krewetek z tego zbiornika i pozostawienie tylko powiedzmy, 10 samic i z dwóch samców, i to, to będzie jakby za dwa-trzy miesiące, myślę, że, że będziecie mogli zobaczyć. Generalnie zasadą będzie w tych filmach, że ja będę starał Wam się jakoś raz na miesiąc update z tej pracy zrobić. Czyli zobaczycie, jak krewetki rosną, jak się wybarwiają. Jeżeli coś będę odławiał, to również Wam dam znać. No i uważam, że jeżeli byśmy byli w stanie zbliżyć się w dorosłej krewetce do takiego wyglądu, no może jeszcze z trochę jaśniejszym Karapaksem, to byłby bardzo duży sukces. Dajcie w ogóle znać w komentarzu, czy podoba Wam się projekt i czy, czy uznacie go za przydatnego. No i słuchajcie, teraz będziemy przechodzić do naszego drugiego szkiełka. I to jest szkiełko po odłowieniu, które kategor kategoryzuję jako szkiełko blue. Tak? Czyli tu, tu mamy topazy, diamenty, wszystko to. Co, co nam do końca nie spełnia kry, kryteriów Blue Velveta, yy, możecie się zastanawiać nad tą krewetką, która znajduje się teraz na pokarmie. To jest też taka przypadłość, słuchajcie tego, że nie wszystkie krewetki do pokarmu mi wyskoczyły i to też utrudnia działanie. Pamiętajcie, przy selekcji lepiej jest, jeżeli za dużo odłowicie, niż jeżeli odłowicie. Za mało, tak? No bo jeżeli, jeżeli pozostawicie gorsze sztuki, to popsujecie sobie linię genetyczną. Natomiast, jeżeli jakiejś lepszej sztuki nie wrzucicie, no to aż takiego dramatu, dramatu nie ma. No i poza tym, co tutaj widzicie, zostało jeszcze kilkanaście krewetek odpadu. Czyli takich krewetek, których w ogóle nie, nie byłem w stanie zakwalifikować ani do blu ani do Blue Velvetów. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, że poruszyłem dość ciekawe kwestie. Du dużo pisaliście yy, na ten temat. No i dajcie znać, co, co myślicie o takiej serii. Yy, jak, jak oceniacie też moje skategoryzowanie, skatog... z... To w jaki sposób zakwalifikowałem te krewetki jako Blue Velvet. No i oczywiście, żeby kanał się rozwijał, dajcie łapkę, machnijcie dzwoneczek, subnijcie. Będzie mi bardzo miło i będzie mnie to motywować do kolejnych filmów. A na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć!